Gra numer 2, czy runda numer 2, mamy w zasadzie perfekcyjną rękę, wszystkie kolory ma na dosyć taka defensywna, taka jakiej potrzebujemy tak naprawdę w tym deku, czyli nie bierzemy Mulligana. Oponent chyba zaczyna i chyba tak, zaczyna i oczywiście zatrzymał siódemkę, jak widzicie. No zobaczymy. Ta ręka wydaje mi się być naprawdę obiecująca. Jasne. Przyjmiemy dwójkę oczywiście, bardzo chętnie. Niestety areszt fatalnie działa z tym, prawda? Tylko najpierw muszę rzucić to, żeby w ogóle aresztować kogokolwiek. To jest trochę utrudnieniem pewnym. Wydaje mi się, że muszę rzucić to za 2 mana. Po prostu potem już nie będę miał za bardzo okazji, aby to zrobić. Poza tym to mi da okazję też do. Do poświęcenia po prostu czegoś innego niż sam Reaper, prawda? A ten Reaper jednak 4 z przodu jest ciekawszy niż jakiś losowy typ. Postanowił oddać turę, ciekawe. Myślę, że Wirdę mógł spokojnie atakować, nic nie stracił na tym. Chyba sobie zagram po prostu indyka. No i teraz przydałoby się dobierać jakieś lądy w końcu, bo dokładnie nie dobraliśmy jeszcze ani jednego landu, a ten Rides of Reaping to będzie chyba istotny w tej grze. Czyżby mi detainował? No okej. Okay. Jak dla mnie bomba. Jeśli ma zamiar tracić całą turę, aby detainować mi jednego blokera, to tak się może zawsze umówić. Pytanie, co chcę zrobić? Czy chcę zagrać Reapera, czy zagrać Promenadę? Bo jednak Reapera to nie pozwoli w kolejnej turze zagrać Areszta plus Promenadę. Także to nie jest może najlepszy plan wciąż, no ale. Ten Reaper niestety z tym aresztem działa bardzo przeciętnie, ale jest na tyle silną kartą, że też chyba nie sposób go nie zmieścić mimo wszystko w deku. No dobra, teraz już chyba nie będzie sobie w stanie pozwolić na detainowanie mnie. Coś za 6 mana, miejmy nadzieję, że nie. Znaczy teraz w sumie to jest obojętne, co to będzie.
W każdym razie, jeżeli za 5 mana jego najlepszym zagraniem było zapłacenie 5 mana i... Znaczy w piątej turze najlepszym zagraniem było zapłacenie 5 mana i zdetainowanie mojego blokera, no to teraz chyba nie będzie inaczej, no właśnie. Co oczywiście mnie bardzo cieszy. Idealnie byłoby, gdyby się chciał wymienić, ale przypuszczam, że się nie wymieni. I teraz jest pytanie kolejne, czy chce używać areszta na tym typku? No bo wydaje mi się, że niekoniecznie chcę używać. Tak, zostawimy tą, oddajemy tą turę. Jeżeli tak powiedziałem, jego najlepszymi zagraniami było używanie tego Guildmage'a po prostu, to wydaje mi się, że nie ma sensu na razie tego areszta tracić. Sparaliżowałeś mnie. Proszę bardzo. Essence Backlash. Tak to wygląda, jak Essence Backlash. Dlatego nie będę zagrywał żadnego stwora, tylko zagram sobie po prostu... Rise of Reaping. Chyba, że ma Syncopate na przykład, prawda? Albo nie wiem. A, Medium Skin, no okej. W takim wypadku nie będę atakował, ponieważ wymienianie się 5 za 4 przy mojej ręce no nie jest chyba korzystne. Mana. Znowu zrobi detango, nie? Zaatakuje obydwoma. No właśnie. Oczywiście w takim wypadku atak w tamtej turze byłby dobry, ale no... Zakładałem, że coś jednak w stanie jest dobrać. Mamy 7 mana. Możemy rzucić sobie... Możemy zaaresztować tego typa. I chyba wolę zagrać Skorpiona, który się przebija przez wszystko. Aha. Źle użyłem many.
No, zaatakujemy skorpionem najpierw. I to tyle. Jakiś. O, husar patrol, niestety. Ale będzie musiał poświęcić Roaminga, żeby zabić wraskę, więc to jest. Tak naprawdę wciąż 2 za 1 dla mnie. Znaczy, no, w sumie 2 za 2, bo dobierze kartę, tak? Ten Medium Skin się okazał bardzo bolesny dla mnie, znaczy przeciwko mnie. Dostaniemy może kontrą pewnie, a nawet nie. No ma dwie karty na ręce, więc spodziewam się, że coś tam ma jednak. Dobrze. No teraz tak naprawdę już tutaj wszystko będzie zależało od tego, jakie pójdą top deki. Czemu się wymienił, to nie wiem. Zostawię sobie tego scavengera może na wszelki wypadek, żeby musiał mieć instanta, żeby coś zrobić. No i zagramy naszego przyjemnego misia. No i teraz będzie miał spory problem, żeby wyjść z tej gry. No i udało się. Także ten deck naprawdę nieźle chodzi, mimo tych różnych tam. Ten Mizzium Skin był takim momentem, gdzie bałem się, że po prostu tempem przegram z nim. Ale udało się wygrać, więc z pewnością chcemy grać tym znowu po raz kolejny. I co jeszcze? Możemy grać tym, ponieważ ma ten Paralyzing Grasp i przypuszczam, że coś jeszcze może mieć. Ale nie wiem, czy do jednego Paralyzing Graspa to jest warte wsadzania. Chyba nie. Znowu tam sobie spokój z Valorem. Tak sądzę. I to może być trochę za wolne. Może lepiej grać tym po prostu niż. Albo to będzie dobre, może. To jest fajne w wyścigu, prawda? On gra z tego co widzę Azoriusem takim. Ma tam trochę tych latających stworów. Na pewno. Więc to może być lepszy plan.
No dobra. Ten Desert Find na drole jest taki przeciętny trochę, dlatego zdecydowanie bardziej wolę tą kartę po prostu jak gram na, jestem na play. Oczywiście wciąż masz te combo chore, prawda? Wracanie wrazki z grobu, co jest często wystarczające, aby wygrywać gry. Oczywiście może jakiś tam removal wracać, prawda? Więc to jest naprawdę użyteczna karta, ale wydaje mi się, że mój deck jest o tyle lepszy, że jeżeli tylko będzie mana się pojawiała tak jak należy, to będzie dobrze. Przeciwnik myśli. To jest zawsze dobry znak. To znaczy, że po prostu jego ręka. Aha, nie, jeszcze nawet nie widzi swojej ręki, tak? To może po prostu gdzieś poszedł się załatwić, więc na razie poczekamy na niego. Przeciwnik się pojawił i zatrzymał. Tak? Ja oczywiście nie mogę zatrzymać tej ręki. No tej też bym nie chciał zatrzymywać, ale chyba nie jestem w stanie już jej zmuliganować. Zejdzie do piątki. Nie no, muszę ją zmuliganować. Mam kartę za 5, za 6 mana, więc muszę ją zmuliganować. No i tutaj już zostawimy, chociaż to jest oczywiście ręka kiepska bardzo, no ale niewiele jest dobrych rąk, które mają 5 kart. No, ale coś się dzieje. Mamy już prawie wszystkie kolory mana. Jego deck jest no, umiarkowanie szybki. Dobra, dostał akurat Weirda. Mamy już wszystkie kolory mana, to już w ogóle coś pięknego. Jestem ciekawy, czy zaatakuje Weirdem. Przypuszczam, że niestety tak. Ja to muszę wpuścić. No i dobieram niestety fatalnie. Dobieram fatalnie i z tej gry będzie niezwykle trudno wyjść. Co on zrobił, to ja nie wiem. Ma jakiś dopał? Nie, nie ma, dobra. Ciekawa sztuczka. Myślę, że odzyskamy te 5 życia chyba kiedy możemy. Teraz, ponieważ później. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Na przykład dobierając Rise of Reaping, chciałbym mieć możliwość zagrania go. W teorii jeszcze mogę poczekać, prawda? Ale może się okazać, że już potem nie będę miał stwora, który jest na tyle silny, aby cokolwiek zmienić tym game life'em, więc dam sobie po prostu te 5 życia więcej. Może to nie jest optymalne zagranie, ale myślę, że w tej sytuacji, kiedy jest wyścig, ta piątka więcej i możliwość potem już zagrywania czegokolwiek dobiorę jest istotna.
No właśnie, dlatego właśnie to było dobrze, żeby tak to rozegrać. A to jest bardzo dobry draw. Teraz ja go zabijam w 2 tury, a on mnie zabija w 3 tury. Oczywiście to jest przy tym, co jest na stole, prawda? Ponieważ przypuszczam, że ma na ręce jeszcze przynajmniej parę ciekawych kart. Ja niestety mam już tylko land i muszę coś dobrać znowu. Nie ma niczego, ciekawe. Ale tu zwaliłem. Jakbym zagrał tak, to bym go zabijał, tak? Bo to odtapowuje. Ale tu zwaliłem. Chyba mogłem wygrać tą grę po prostu teraz. Zagrywając Savage Sarge'a. Sześć, osiem, 13. Byłoby idealnie 13. Zakładając, że będzie miał sztuczki, to bym wygrał, ale no, zakładając tylko, prawda? No nic, zobaczymy teraz, jak ma jakiś, prawda, strzał we mnie, no to mnie zabije. Ale jak się okazało, nie miał nic chyba, więc... To mi daje dodatkowe opcje, ale myślę, że i tak musimy to zagrać w ten sposób. Chyba jeszcze nie mówcie mi, że zagrałem zły land. A nie, nie zagrałem jeszcze landu, ok. No i udało się wygrać, już zrobiłem ten błąd, wydaje mi się, że jednak powinienem wtedy iść w tego Savage Sarge'a. Ale udało się wygrać z piątki, no przy oczywiście dosyć fatalnym rozdaniu oponenta. Przypuszczam, że po prostu nie miał białej many całą grę. Więc jesteśmy w finale. To czasami, jak widzicie, nawet głupi mają szczęście.